Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Insurgency. Jest to taktyczny FPS od studia New World Interactive. Mamy tutaj do czynienia z produkcją, która wcześniej była znana jako mod do gry Half-Life 2. W tym momencie Insurgency jest produkcją standalone i wylądowała niedawno na Steamie. Zatem jest to najwyższa pora, żeby jej się przyjrzeć. Mamy tutaj rozgrywkę, która toczy się na Bliskim Wschodzie oraz została oparta o starcia wojsk zachodnich z rebeliantami. Zatem mamy dwie strony konfliktu, po których możemy się opowiedzieć. Zaczniemy sobie rozgrywkę. Mamy tutaj trzy tryby gry, w których możemy uczestniczyć. Firefight, Search and Destroy oraz VIP. I tak oto te tryby są następujące. W trybie Firefight mamy drużynę i musimy przejmować punkty kontrolne. Gdy zdobędziemy wszystkie, no to oczywiście wygrywamy. Dodatkowo w przeciwną stronę, gdy to my bronimy, musimy nie dopuścić przeciwników, żeby oni zdobyli te punkty. W Search and Destroy musimy szukać składnicy broni naszego wroga i ją zniszczyć. A dodatkowo w trybie VIP musimy eskortować VIP-a do danego punktu. I powiem wam szczerze, moi drodzy, że ten pierwszy tryb przejmowania punktów kontrolnych jest dla mnie najlepszy. Bardzo go lubię, zatem dzisiaj chciałbym wam go pokazać. Zacznijmy sobie rozgrywkę. Ja tutaj przełączę te tryby, ponieważ ten Firefight będzie tylko aktywny w tym momencie i jak widzicie mamy znalezione 48 serwerów. Zatem zaczynajmy. I jesteśmy, moi drodzy, jest to polski serwer o nazwie Pukawka, zatem będziemy grali z naszymi. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo różne klasy. Specjalista wsparcia, strzelec, zaopatrzeniowiec, strzelec wyborowy oraz snajper czy inżynier oraz niszczyciel. Zatem tych klas jest duża liczba. Możemy sobie dołączyć do każdej z drużyn, jest ich oczywiście dwie, jak wcześniej wspomniałem. Zatem ja tutaj będę, powiedzmy, niszczycielem. Chciałbym sobie wybrać broń, która jest bardzo dobra. W zasadzie powiedzmy sobie szczerze, ja się nie znam na broni, ale myślę, że ten M16 będzie dobrym wyborem, ponieważ już w innych grach tego typu grałem tą bronią. Oczywiście tutaj możemy sobie ją w różny sposób zmodyfikować. Mamy na przykład celownik holograficzny, amunicję smugową oraz przedni uchwyt. W zasadzie możliwości są bardzo duże. Każda klasa ma określoną liczbę broni dodatkowo do wyboru i możemy sobie tutaj w różny sposób to modyfikować. Zatem produkcja jest niesamowicie skomplikowana, ale i tak to dodaje dużego smaczku w rozgrywce. Zamkniemy sobie to okno i zobaczcie, moi drodzy, ja jestem oczywiście odrodzony w tym momencie i moim zadaniem jest przejąć 3 punkty kontrolne. W tym momencie moja drużyna ma już 2 punkty na 3 i jeżeli przejmiemy ten trzeci o nazwie B, to będziemy po prostu drużyną wygraną. Zatem jak najszybciej udam się do tego punktu, chociaż, moi drodzy, tutaj takie raszowanie przez mapę niestety nie popłaca, ponieważ wroga drużyna bardzo łatwo może mnie odnaleźć na mapie i co za tym idzie oczywiście zlikwidować. Ale w zasadzie zobaczcie, w tym momencie wygrałem i nie musiałem ani jednego strzału wydać z mojego pistoletu. Zatem różnie to bywa i możemy czasem nawet wygrać bez udziału w starciu. Zatem poczekam w tym momencie, aż rozgrywka się zakończy i możemy, moi drodzy, poczekać, aż tu minie te 13 sekund i zaczniemy sobie kolejny raz zdobywanie punktów kontrolnych na mapie. Mój cały team tutaj czeka, zwarty i gotowy i zaraz ruszymy. W zasadzie bardzo mi się podoba ten realizm ukazany w tej produkcji oraz dodatkowo, co mi się nie podoba, jest tutaj taka rzecz, o tym mówiłem już tutaj znajomym w produkcji, że nie podoba mi się to, że gdy ktoś mnie zabije, to ja nie wiem, kto to zrobił. W zasadzie tutaj mógł nawet to zrobić mój sprzymierzeniec. Chociaż jest tu taki sygnał i widać to w całym GUI, że ktoś nas zaatakował z drużyny, ale w zasadzie fajnie by było, żebym ja wiedział, kto po prostu strzelał do mnie w tym momencie. W zasadzie jest to taka funkcja, którą wcześniej widziałem w Team Fortress 2 i tutaj myślę, że byłaby bardzo dobra, ponieważ gdybyśmy wiedzieli, kto strzela, no to moglibyśmy pomóc naszemu zespołowi. No, wiecie, moi drodzy, byłaby to małe kłamstwo, małe tutaj udogodnienie, ale mam nadzieję, że może twórcy pójdą po rozum do głowy i zrobią coś takiego w tej produkcji. Ja w zasadzie w tym momencie tutaj jestem blisko, no niestety, blisko śmierci. I zobaczcie, moi drodzy, praktycznie moje tutaj 3 punkty, które były niebieskie na samym początku, są czerwone i ja niestety tutaj jestem na przegranej pozycji, jako moja cała drużyna. W tym momencie obserwuję oczywiście innego gracza.
Mam ich tutaj kilka i mogę sobie przeklikiwać między nimi, zobaczyć w tym momencie, w jakiej oni pozycji są i kiedy walczą z wrogiem i o tak jak teraz, kiedy wróg jest pokonany. W zasadzie w tym momencie chyba wygrywamy. No tak, wygrywamy jedną rundą i mam nadzieję, że wygramy cały mecz. Bardzo podoba mi się tutaj realizm, jak już wcześniej wspomniałem. Oddane są niesamowicie szczegóły strzelania z każdej broni. W zasadzie każda z nich zachowuje się zupełnie inaczej. I to jest niesamowicie przyjemne, że twórcy mogli przy małym budżecie, bo jak wiemy tutaj jest to gra niezależna, przy małym budżecie oddać niesamowity realizm strzelania z broni. Oraz myślę, że tutaj bardzo ciekawe jest to, że mapy są niesamowicie przyjemnie skonstruowane pod rozgrywkę taktyczną. W zasadzie jeżeli ktoś biegnie sobie przez całą mapę, to taka drużyna nie ma szans, ponieważ gdy dana osoba niestety będzie tak raszować, no to jesteśmy skazani na to, że nasz jeden członek drużyny zostanie po prostu zabity. I w tym momencie, moi drodzy, przegrana. Mam nadzieję, że Insurgency wam się podoba tak samo jak mnie. Jest to gra naprawdę niesamowicie dobra i w zasadzie ona może swobodnie konkurować z produkcją taką jak Counter-Strike Global Offensive. Zobaczmy sobie jeszcze raz jedną rozgrywkę. Mam nadzieję, że w tym momencie zdobędziemy te punkty kontrolne. Pytanie, jaki jest wynik? Jest w tym momencie po jeden. Ja jestem oczywiście na szarym końcu listy, ponieważ jak widzicie nie mam żadnego killa. I w tym momencie niestety moje statystyki nie są imponujące. Zaczynamy biegiem do tego punktu A. Mam nadzieję, że tutaj gdy sobie pobiegnę za moimi sprzymierzeńcami, no to w miarę długo utrzymam się przy życiu. Co jest w zasadzie najistotniejsze, ponieważ dzięki temu będę mógł im pomóc. Biegnę sobie do tego punktu i tutaj chłopaki już zaczynają się chować. Zobaczmy, wychylę się za tego miejsca, może rzucę granat, to by było najlepsze, ale widzę, że tutaj jakieś wybuchy. O moi drodzy, zobaczcie, ponieważ ja jestem tutaj jednostką, która ma takie możliwości wystrzału z bazuki i dzięki temu tutaj miejmy nadzieję, że trochę narobiłem chaosu mojemu wrogowi. Pytanie, czy w tym momencie gdzieś tutaj się ktoś czai na mnie? Zobaczcie, tutaj zwłoki oczywiście. Ten pan co? Nie no, ten pan już leży. Zatem w tym momencie nic nie mogłem z tym zrobić. I zostały nam jeszcze dwa punkty, B oraz C. O, tutaj wróg. Moi drodzy, mam wroga. Pytanie tylko, czy on mnie zestrzeli, czy będę w stanie go zestrzelić. No, niestety ktoś tam do mnie ładował. Ach, to był mój. Ja muszę uciekać. Miejmy nadzieję, że tutaj, mimo tego, że tam strzeliłem sobie trochę do mojego sprzymierzeńca, to nie będą na mnie źli. Oto. No i moi drodzy, wygrana. Kolejny raz. Zatem tak wygląda produkcja Insurgency. Mam nadzieję, że wam się ona podobała i serdecznie wam polecam tą grę. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.